Kolejnym tematem jest to, czego uczy nas Słowo Boże w pierwszej Księdze Mojżeszowej od rozdziału 5. Są tam omówieni potomkowie Adama od Seta do Noego. Życie i śmierć, śmierć i życie. W rozdziale 5 znajdujemy upokarzający obraz słabości ludzkości, podlegającej tyrańskiej mocy śmierci. Choćby człowiek żył nawet długie setki lat, zrodził synów i córki, to koniec jego chlubnej historii będzie brzmiał zawsze tak samo. I umarł. Śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza. I postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Tak mówi nam Słowo Boże w liście do Rzymian, 5 rozdziale, 14 wersecie i w liście do Hebrajczyków, 9 rozdział, 27 werset. Człowiek nie jest w stanie pozbawić śmierci jej żądła. To nie jest w zakresie jego sił. Nie ma mocy, aby odsunąć od siebie wyrok śmierci, nawet gdyby jego życie upływało przyjemnie i szczęśliwie. Gdzie zatem jest źródło tej siejącej spustoszenie śmierci? Apostoł Paweł udziela nam na to pytanie odpowiedzi. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Tak mówi nam Słowo Boże w liście do Rzymian, 5 rozdział, 12 werset. To jest geneza śmierci. Przyszła ona z powodu grzechu. Grzech brutalnie zerwał więź łączącą stworzenie z żywym Bogiem, odcinając je od źródła życia. W związku z tym człowiek dostał się pod panowanie śmierci, której jarzma nie jest w stanie w żaden sposób zrzucić ze swojego karku. Jest to jeden z wielu dowodów na to, że człowiek jest zupełnie niezdolny, aby stanąć przed Bogiem. Nie ma społeczności pomiędzy Bogiem a człowiekiem, jak tylko przez moc życia. A ponieważ człowiek znajduje się pod mocą śmierci, nie może być mowy o społeczności. Życie ma tyle wspólnego ze śmiercią, co światłość z ciemnością albo świętość z grzechem. Człowiek musi spotkać się z Bogiem na zupełnie nowym gruncie, na gruncie wiary, która pozwoli otworzyć mu oczy, aby mógł przejrzeć i zauważyć swój własny stan jako zaprzedany grzechowi. Tak mówi list do Rzymian, 7 rozdział, 14 werset. Wtedy również będzie mógł pojąć charakter Boga jako dawcy nowego życia, triumfującego nad władzą śmierci, życia, które nie może zostać naruszone ani przez wroga, ani przez cokolwiek, co pochodzi od nas samych. Pewnością i gwarancją życia wierzącego jest Chrystus. Chrystus jest jego życiem. Zmartwychwstały, uwielbiony Chrystus, przebywający w niebie jako pierwszy człowiek i jego wielki poprzednik, zasiadający po prawicy majestatu Bożego. Zwycięzca wszystkiego, co mogło świadczyć przeciwko niemu. Życie Adama zależne było od posłuszeństwa i dlatego też utracił je przez nieposłuszeństwo. Natomiast Chrystus, który miał życie sam w sobie, o czym możemy przeczytać w Ewangelii według Jana, 1 rozdział, 4 werset, przyszedł na ten świat i w doskonały sposób przeciwstawił się każdej formie grzechu człowieka, i poddając się mocy śmierci, zniszczył tego, który miał moc nad śmiercią, przez swoje zmartwychwstanie stając się życiem i sprawiedliwością wszystkich, którzy wierzą w jego cudowne imię. Także możemy o tym przeczytać w liście do Hebrajczyków. 2 rozdział od 14 do 15 wersetu. Niemożliwe jest, aby szatan mógł targnąć się na to życie, lub w jakikolwiek sposób je naruszyć. Dlaczego? Ponieważ sam Bóg jest źródłem tego życia.
Chrystus kanałem, przez który ono płynie, Duch Święty jego mocą, niebo jego ostatecznym domostwem, a wieczność okresem jego trwania. Dla każdego, kto ma to cudowne życie, wszystko uległo całkowitej zmianie, choć z jednej strony musi powiedzieć, w pośród życia jesteśmy w śmierci, z drugiej może zaświadczyć, w pośród śmierci mamy życie. W obszarze, w którym zmartwychwstały Chrystus prowadza swój lud, śmierć już nie panuje. Słowo Boże zapewnia nas, że śmierć została zniesiona. Tak, Chrystus oddalił śmierć z pola widzenia wierzącego, wypełniając je życiem. Dlatego to już nie śmierć go oczekuje, ale właśnie życie. Śmierć jest już poza nim i to na zawsze. Przyszłość kryje dla niego w zanadrzu niebiańską wspaniałość u boku umiłowanego Zbawiciela. Co prawda musi zasnąć w Jezusie, ale to już nie jest śmierć. Fakt konieczności odejścia, aby być z Chrystusem, nie umniejsza nic z tej szczególnej nadziei wierzącego, jaką jest spotkanie Pana w obłokach, przebywanie z Nim po wieczność i bycie takim, jakim On sam jest.